Jaram się dzisiaj jak mały dzieciak, bo w końcu skończyły się te upały, zrobiło się trochę chłodniej. Jak się jedzie na ryby, to nie trzeba się martwić, że pod podłużę leci. Niewątpliwie jest to jakaś zaleta, przyznacie sami. A poza tym temperatura wody już spada, co mam nadzieję, no, zresztą jak co roku, zawsze na jesień jest taka nadzieja, że uaktywni to trochę drapieżniki. I dzisiaj celem numer jeden będą szczupaki. Oczywiście zabrałem sobie też okoniówkę, bo nie byłbym sobą. Zawsze paręnaście, może parędziesiąt rzutów to okoniówką trzeba wykonać, żeby zobaczyć, czy czasem okonie nie są na chodzie. Ale narzędziem numer jeden, bronią numer jeden, będzie trochę cięższy spinning. Jak widzicie, już uzbrojony w kanibala. Dzisiaj będę polować, no mam nadzieję, jesienne szczupaki. Zapraszam serdecznie. O, woda wygląda tak, fajnie. Wiaterek, ale on wieje w tamtą stronę, więc tu na tym brzegu nie będzie nam przeszkadzał. Ja sobie tylko jeszcze zmienię, bo tutaj mam w ogóle w ten kolor jakoś tak, ten kolor chcę dzisiaj sprawdzić. Mam dziwne wrażenie, że może on dzisiaj zrobić show. To jest akurat kanibal na 7-gramowej główce, czy tam 7,5 grama. A ja jeszcze sobie przygotuję jednego na główce, o, też tego samego rozmiaru, bo trochę większe, tylko że na główce 5-gramowej, bo tutaj wiecie co, tu są różne głębokości, raz trzeba piątką, raz trzeba siódemką, raz gdzieś tam na dziesiątką, ale myślę, że ja się tutaj będę skupiał bardziej na tej strefie przybrzeżnej, bo tam za bardzo w toni to nie wiem, co tam miałoby być, żeby one tam stały, bo tu jest raczej tak. I na takiej piąteczce też, tutaj gdzie stoję, to będę musiał użyć właśnie tej piątki, ale najpierw kilka rzutów za okoniem, bo to zawsze jest tak przyjemnie, wiecie, że ja lubię. Zobaczmy, czy w ogóle tutaj się coś kręci. Tu jest akurat tak, że z tej strony jest płytko, z tej głęboko, tak schodzi tutaj, więc miejsce teoretycznie spinningowo bardzo atrakcyjne, szczególnie jak się trafi właśnie na ten kancik, pojechać na górze, na dole tego uskoku, zobaczyć, czy stoją ryby, gdzie stoją ryby. Za bardzo nie widzę nawet, żeby okoń gonił. Tutaj często jak okonie brały, to je było widać po prostu na powierzchni, goniły te stada drobnicy. Może jest jeszcze trochę za szybko. Zobaczymy. Jak nie, to szczupak. Mówię dzisiaj głównie, bo ja tam wiecie, że ostatni rok czy dwa to bardzo dużo na te okonie i okonie, mało tych szczupaków, a w tym roku mi się trochę odwidziało i tak pomyślałem, że właśnie tą jesień trochę mocniej spędzę też na szczupakowaniu. Siedzi. Ale nieduży. A to szczupaczek. Tak? Tak. O, spadł. No to i lepiej, bo był mały. No dobra, to jak tak się zdarzyło, to myślę, że może te szczupaki faktycznie są na chodzie. Tu dokonamy zmiany oręża. Powiem wam, że przyjemna jest ta myśl. Tak się człowiek wczuje i sobie pomyśli, że może to dzisiaj uda się trafić dużego zwierza. Próbujemy, nie? Tak jak na początku, kanibale, to są kanibale dwunastki, tak jak dobrze kojarzę? Tak, 12,5 cm w takim kolorku, zapomniałem jak on się nazywa, ale wygląda smakowicie. To próbujemy. Jak to chodzi? Zobaczmy najpierw, to trzeba zawsze sprawdzić. Ładnie. Fajnie, te kanibale się fajnie zbroją, bo tu nawet jakieś mega wielkiej nie trzeba obciążenia, żeby on dobrze chodził, żeby go nie wykładało na boki. Dobra, to jedziemy, słuchajcie. To miejsce trzeba bardzo dobrze obłowić. Tutaj jest szansa. O, tutaj właśnie rzuciłem teraz bardziej na takie wypłycenie. To nie jest tak, że tam jest bardzo mało wody, bo tam aż tak mało, tam jest mniej. Tam faktycznie jest takie miejsce, że jest miejscami pewnie do kostek, może w maksie do kolan. Tutaj aż tak źle nie jest. No, do czego zmierzam? Spokojnie tu szczupak stanie. O. Jakby o to nam chodzi, nie? A na taką płytką wodę wziąłem coś na spróbowanie. Ja nigdy nie używałem czegoś takiego, przyznaję się szczerze, bez bicia. Pokażę wam, ja tu schowałem taki wobler i to idzie po powierzchni czy przy powierzchni. Tu ma takie śmigiełka, więc powinien robić jakiś ciekawy efekt. Zaraz zobaczymy. To w ogóle gdzieś tam widziałem na internecie, że na tego typu rzeczy to sumy też łowią. A słuchajcie to.
O. Dobre. Jak to się nazywa? Westin. Gdzie tu jest nazwa? Nie, jest to dobrze pływający. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Ale leci daleko. Ciekawe, powiem wam. Robi to trochę zamieszania na wodzie. Ot, no taka ciekawostka. Idziemy dalej. Też nie ma co stać za długo w jednym miejscu. No niestety brzegowe łowienie wiąże się z tym, że jesteśmy jak tragarze. Wszystko w tym plecaku trzeba dźwigać. Znaczy nie trzeba. Można nie dźwigać. Ale my chcemy to robić. Katerak się wzmaga. Całe szczęście takie niewielkie jeziorka, które są jeszcze gdzieś tam otoczone jakimś lasem, czymś, są fajną alternatywą właśnie w takie wieczne dni. Trochę osłonięte, trochę w dole. Jest jak łowić, o. Tutaj to w ogóle fali nie ma. Okej. Ładnie? Ładnie, nie? Później pójdziemy tam. A na razie zostaniemy tu. Dobra, na razie tą okoniówkę sobie tam. Nie chcę mi się. Chcę złowić szczupaka. Dobra, najpierw zobaczymy 5 gram. Tutaj już jest taki trochę dołek. Ale tu bliżej brzegu jest płycej. To najpierw objadę tą piątką. Jak się przesunę tutaj, to tutaj już jest głębiej, to założę siódemkę. Zawsze właśnie dlatego trzeba mieć tych gramatur przygotowanych. Raz, że na różne głębokości. Dwa, też nie wiadomo jak ryby lubią. Szczególnie jak łowimy z opadu. Tą gramaturą też regulujemy prędkość tego opadu. Czasami lubią szybszy opad, czasami wolniejszy. No dobra, tu się już będę przesuwał na to głębsze, to z rzutami. Tu sobie teraz założymy 7 gram. Ja bardzo odważnie to po prostu luzem w kieszeń wrzucam. Dwie gumy na wymianę to bez dozbrojek, to spoko, nie? Kici, kici, taś, taś. Było branie. Nie wiem czemu nie wcięło. Zobaczcie, piękne. Piękne dziury. Aż dzwony w kościele zabiły. Piękne dziury. No czujecie to, nie? Misternie prowadzona przynęta. Czujecie każdy ruch ogonka i nagle takie miękkie łop. Zacinacie, a tam niestety pudło. Możecie sobie teraz to wyobrazić i poczuć to, co ja teraz czuję. No czasem tak się zdarza, że ryby biorą od strony główki jigowej. To są z reguły ryby trudne do zacięcia. No ten, to jest ewidentnie szczupak, nie? Widać po cięciach, to są takie cięcia jak od żyletki. Nie są żadne dziurki, tylko takie ostre cięcia. Także na 100% szczupak. Myślę, że mógł być fajny, bo takie cięcia dosyć konkretne. Także coś tam się już dzisiaj zadziało. Coś tam na delikatny, coś tam na grubo. No, jaram się. Idziemy dalej. Siedzi. Ale mały glut. Ojej, zobaczcie. Tu mnie podkusiło, mówię, wezmę na chwilę okoniówkę. Zobaczę. No, to zobaczyłem. Ledwo zobaczyłem. Taki był duży, że ledwo go zobaczyłem. Siedzi. Też mały. Tego też pewnie ledwo zobaczę. No, trochę lepszy, ale cały czas w skali bryloczek. O, siedzi. O, ale pod samymi tutaj wziął. Pod samymi nogami, słuchajcie. Fajne. O, no, taki wymiar będzie już na pewno.
Szybka przymiarka. O. Taki tam 50, ale cieszy, nie? Już jesienny, więc fajnie. I do wody. Chodź kolego. Dałeś radości. Płyń dalej. Szybko kiedyś do mnie większy. Jak zawsze kanibal niezawodny. Słuchajcie, zobaczcie co tu się już dzieje teraz z tą gumą. O, pasuje im chyba ten kolor. Ogon, a ile lubię takie gumy. No spoko, nie? Ja wiem, że to nie jest metrówka, ale ja tam wam powiem, że takie mniejsze też mnie cieszą. Ważne tylko, żeby miał wymiar. Jak nie ma wymiaru, to zawsze jest taki niedosyt. Jak już ma ten wymiar, to już jest spoko. Tym bardziej, że to taka pierwsza, no druga w zasadzie wyprawa szczupakowa w tym roku, więc całkiem fajnie. Zobaczymy, co będzie dalej, bo jeszcze chwilę łowienia mam. No, jeszcze mam całą masę dnia. Także wędrujemy dalej. No, jak widzieliście, kanibal, o. Zaraz wam pokażę w tym kolorze. Mówię, ja nie pamiętam, jak się ten kolor nazywa, ale wydaje się, no było jakieś branie, było, teraz była ryba, więc wydaje się, że chyba je tutaj lubią szczupaki. Mam nadzieję, zobaczymy, co będzie dalej, bo jeszcze w taką fajną zatoczkę wejdziemy. A, jesień, jesień, panie, jesień. Dobra, jeszcze na chwilę tam wrócę. Tam jeszcze nie obłowiłem do końca. Tu mamy taki cypelek, słuchajcie. Tu jest tak, że kawałek tu mogę wejść i zaraz mamy taką skarpkę, pyk, i on stał tu zaraz za tą skarpką, tam na dole tego spadu, nie? Czyli tak bardzo klasycznie. To pierwsze branie, co miałem, to miałem jednak dalej od brzegu, ale tam jest jakby ten spad jest taki dalej, tutaj jest bardziej gwałtownie i tu bliżej stał. A właśnie tutaj, o, takie miejsca są fajne, bo widzicie, jak ja się tu wystawię, to mogę wzdłuż tej skarpki sobie prowadzić tą przynętę. Zaraz pójdziemy tam, obuwimy tam przy tych trzcinach, tam też jest fajne miejsce. No, widzę, że coś tam się dzieje, nie? Także trochę trzeba pobiczować, bo coś na delikatny spinning, jedno branie, jedna ryba wyjęta, więc no widać, że coś tam dzisiaj ten szczupak jest chętny. Nie jest to może jakieś, nie wiadomo jakie Eldorado, ale nie jest też źle. Nie ma co narzekać. Nie będziemy narzekać, nie? Już tak czek. Jakieś brania ma, to od razu inaczej się rzuca, kręgosłup tak nie boli, jeść się tak nie chce. Ja bez kawy w ogóle dzisiaj przyjechałem, co jest w ogóle dziwne, bo ja bez kawy nie funkcjonuję, a już nawet mi tej kawy tak aż nie brakuje. Przypomnę wam, bo mamy ku temu okazję, pokazywałem wam tu jakiś czas temu aplikację Fish Dipper. Jest to aplikacja, która służy do obsługiwania echosondy Dipper, ale ją można używać sobie jakby niezależnie. Tam się kupuje jakiś abonament, on tam kosztuje naprawdę grosze i jest wtedy fajny dostęp do planów batymetrycznych, map głębokości na naprawdę przepotężnej ilości jezior. Ja o tym mówię, bo gdzieś tam już kiedyś to pokazywałem i wam się to bardzo spodobało i dużo mnie o to pytaliście, dlatego znowu do tego wracam. Zaraz sobie zobaczymy, jak wygląda to jezioro, bo to jest naprawdę świetna sprawa. Jak chodzicie z brzegu, no to w ogóle mega, bo jak macie dostęp do czegoś takiego, no to w bardzo szybki sposób nad wodą możecie sprawdzić, jak dana woda wygląda. A i nawet jak sobie pływacie jakimś środkiem pływającym, to też zawsze warto zerknąć. O, zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Tutaj, tu jestem ja. Jak się okręcam, to widzicie, w którą stronę patrzę. I mamy piękną batymetrię. Tutaj na końcówce u góry widzicie, że no widać, że tu jest mega wypłycenie, 1-3 metra, to zależy jaki jest poziom wody, bo to jest tutaj zmiennie. Widzimy tak, na końcu, tu gdzie jestem, najgłębsza część jeziora, tutaj takimi językami wchodzą takie trochę przegłębienia. O, tutaj będzie też wypłycenie, tutaj na przykład jak będę rzucał tamtą stronę, zobaczcie, też widać, że takie jest troszeczkę taka półka, dopiero później wchodzi na głębokie. I tak, to jedno branie miałem tu, a rybę miałem tu. Więc gdzieś w okolicach tego tutaj głębokiego. Aha, a na delikatnym miałem tutaj. To jest właśnie to, co mało mówiłem. Jak tutaj stoję, to tutaj jest płytkie, a tutaj spadek na głębokie, nie? No i tak to tutaj wygląda. Też fajnie, no bo jak sobie stoję, to widzę, w którą stronę patrzę, jak rzucam. To widzę na przykład tam i tam mamy taki dołeczek, tylko on jest pewnie do sięgnięcia z drugiej strony. Jak się okręcam, to widzę, jak na wprost siebie będę rzucał, na jaką głębokość, nie? A tak z innej beczki, jezioro, niewielkie jezioro, położone blisko miasta, z bardzo dostępną linią brzegową, jeżeli chodzi o łowienie z brzegu. Dosyć popularne, turystycznie może nie aż tak bardzo, ale wędkarsko dosyć mocno, znane na pewno i zwykle mocno oblegane, tym bardziej weekendy. Dzisiaj mamy weekend, więc jadąc tutaj byłem praktycznie na 1000% nastawiony, że tu będzie pełno ludzi, pełno wędkarzy. Jakież było moje zdziwienie, jak przyjechałem na miejsce, a tutaj nie ma ani jednej osoby wędkującej. I zwykle jak jadę na takie wody,
gdzie chyba jakaś zwierzyna mnie tutaj zachodzi od tyłu. Zwykle jak jadę na takie wody, że no w zasadzie jestem pewien, że tam będą ludzie, tym bardziej weekend. Weekendy są ciężkie do łowienia pod tym względem, że z reguły jest wszędzie dużo ludzi. I przyjeżdżam na taką wodę i nie ma nikogo, to zawsze się zastanawiam, o co kaman, nie? Czy ja tutaj łowię na jakimś nielegalu, jest jakiś zakaz, o którym nie wiem, nie wiem, wybuchła jakaś bomba, o której nie słyszałem. Dlaczego, jaki jest powód tego, że na jednym z bardziej popularnych jezior nie ma ani jednego wędkarza w dzień wolny od pracy? No napawa to taką trochę niepewnością, ale nie powoduje oczywiście, że nie wędkuje i kończy łowienie, nie ma żadnej informacji, to łowimy dalej. No ale taka ciekawostka, zawsze to jest takie dziwne uczucie mam takie, nie? Powinni być ludzie, a nie ma ludzi, trudno, więcej brzegu dla mnie. No dobrze, bierzemy miecz, lecimy dalej, zmienię na 5-gramową kanibala uzbrojonego w 5-gramową główkę. Muszę kaptur założyć, bo z tej strony niestety dosyć wieje i powiem wam, że dzisiaj nie ma upału. O, to nie to pudełko. Aha, ja mam luzem tą gumę, no fakt. Tak jak sprawdziłem, tu będzie trochę płycej, więc trochę lżej pojedziemy. No, szczupaczki. Jeszcze jeden, a tam chyba okoń goni. Coś tam drobnicę goni. Albo szczupak. Zaraz tam pójdę, oczywiście. O, jak jest płycej. No faktycznie, tutaj jest. Tu jest półeczka płytka. No jest bardzo płytka. Kurde, było coś. Spadło. Co to było? Nie, to chyba w jakiś zaczep jeszcze. Nie, tu jest cięcie jedno, patrzcie. Tu jest jedno małe cięcie. Ale dziwnie. To on jakoś, nie wiem jak on to zrobił. Jedno maciubkie tutaj, przy samym haku. I nic więcej. A mam wrażenie, że jak zaciąłem, to go chwilę czułem. To nie przypominam sobie, żeby był jakiś zaczep. Ale adrenalina już podniosło, nie? Mi się wydaje, że on z samą końcówką zęba chyba zahaczył. Kurde, było znowu branie. Tylko to jakby... O, jest. No, to są świeże dziury. Się zagapiłem, nie? Sobie spojrzałem tam. Siedzi. O jest, ale brał na dwa razy, a nie duży. Mały, ale branie fajne. A zmieniłem na inny kolor. O, mały szczupaczek, ale jest, nie? Golden Ambulance, tak zwany kolorek. Dobra, tego już nie będziemy mierzyć. Od razu do wody. No to tam jeszcze na pewno podwymiarek, to nie ma co. Dobra, idę tam dalej. Już niewiele jezior, ale tu jakaś rama. O, już na końcówce. To ja lubię takie gumy wędkarskie oczywiście. To lubię, jak te gumy są takie posiepane. A, to takie jest. Podbudowuje to człowieka. Dobra. Zobaczę, czy tam w ogóle jest przejście, bo ja nie wiem, jak tu jest tutaj. Kurde, a nie, jest tu jakaś ścieżka. Tu jest to miejsce, co wam mówiłem, że okonie, nie? Ale to chyba nie były okonie. Tu miałem branie tego szczupaczka na płytszej, tam na głęboki wyjęty. Niewielki, mi się wydaje, że to one tu poganiały. Dobra, tutaj stał ten jeden. A to jeszcze go spróbujemy przeatakować z tej mańki. Tu niestety będziemy mieli gorzej z wiatrem, ale akurat na szczupaka to mi się wydaje, że jest lepiej, jak jest wiatr. Aha. Dobra.
tu coś jest. Tu już kurde jedną przynętę dzisiaj urwałem. A, no i tyle z... O dobra, poszło. No i tak sobie idę dookoła tego jeziora. No i to jezioro w pewnym momencie mi się skończyło, bo jestem już w miejscu prawie, w którym zacząłem. Więcej miejsc już nie ma, więc jest to chyba znak. Nie znam się do końca, ale chyba to oznacza, że czas kończyć. Już drugiej rundy robić nie będę. Tak czy inaczej, cel został osiągnięty. Słuchajcie, szczupak miał być, no i był. No może nie był kolos, ale wymiarowy. Także jesień rozpoczęta. Teraz pytanie tylko pozostaje jedno. Na co teraz jechać? Nocne sandacze, szczupaki, a może jednak okonie?